W ostatnich dniach sierpnia 1921 powstały we Francji dwa nowe kierunki, tak zwane sprzężone. Bylecoizm i jakblakogoizm. Głównymi ich przedstawicielami są Paul Desbouches i Tristan de Tormentels. Stanisław Ignacy Witkiewicz, twórca teorii czystej formy, pisał: na ludzkość wali się lawina kierunków, ledwie najradykalniejszy z nich podniesie trochę głowę i zacznie się uoficjalniać. Już wyłazi nowy, którego przedstawiciele uważają mogołów poprzedniego za zmurszałe mumie i pchają się dalej w paszczę niewiadomego. Przyspieszenie procesu tego wzrasta z każdą chwilą. Wszystkie te nowalie niczym są przez swą pozorną szczerość, która kryje zamaskowaną istotną blagę.